Chodźcie, chodźcie, dzieci. Koncert mamy, koncert. Za malowanie, za ceramikę wzięłam się trochę może późno, patrząc na biologię życia. Bardzo, bardzo można być przez to szczęśliwym. To odmładza naszą psychę, o, tak bym powiedziała. A na pewno nas ubogaca. W tej chwili bardzo grają mi w duszy obrazy o tematyce religijnej i z tej tematyki religijnej właśnie Madonna z Dzieciątkiem. Może jakieś niespełnione pragnienia dzieci, których nie mam, nie wiem. Cokolwiek by to nie było, sprawiają mi one dużą radość i mam nadzieję, że to jest początek jakby takiego kierunku, który chyba pociągnę dalej. Moja pracownia ceramiczna, w której spędzam bardzo dużo czasu, zwłaszcza w zimowo-jesienne, długie, ciemne wieczory. Zamykam się tutaj, odcinam od całego świata i przebywam w moim królestwie, mojej wyobraźni, mojej fantazji, mojej przyjemności, zanurzam ręce w glinę, bawię się w Pana Boga niemalże. Rynie mnie bardzo fascynują, są bardzo kolorowe, są w kształtach prześliczne, są takie właśnie ogłe, kuliste i to takie miękkie, ładne kształty. A tutaj mamy figurki Wenus z Willendorfu. To taka starożytna, nie do końca wyjaśniona jak gdyby symbolika tej figurki, no niemniej jednak po dzisiejszy dzień zachwycająca. Tłuste jest piękne, jak się okazuje. Może pulchne jest piękne, żeby było ładniej. Mnie ona też zachwyca. Wszyscy się śmieją, że ona musi gdzieś ta figurka mieć dziureczkę, żeby powietrze w trakcie wypalania nie rozsadziło ją. Pytanie, gdzie ta dziureczka jest? Nie powiem. Zaczęłam robić popiersia ubrane albo częściowo roznegliżowane. Koniecznie piersi odsłonięte, jako że ciało kobiece jest prześliczne, doskonałe. Bardzo proszę, jak Pani się czuje po ostatnim ostrzygnięciu? Jest czy bark mniej boli troszeczkę? Tak, na pewno. Tak. Nie jest to ustąpienie dolegliwości, bo ja je odczuwam, ale myślę, że jest dużo lepiej. Tak. To się bardzo cieszę. Proszę się rozebrać.